Dzisiaj robimy coś bardzo polskiego, ale trochę inaczej. Nietypicznie po polsku. Robimy takie dobre pierogi, że ochujesz się, kiedy to spróbujesz. Będziesz miał erekcję cały tydzień od tego. Taki będziesz zadowolony. Zrobię z pasternakiem. Pasternak to jest warzywo, które nie używa się często, ale to jest bardzo, bardzo dobre. I w pierożkach polskich to będzie fantastycznie smakowało. Też wpierdolę tam trochę kiełbasy krakowskiej i kilka drugich rzeczy, co was wkurwi. Ale spróbuj, bądź cicho i później możesz napisać mi, czy to nie było dobre. Dobra, zaczynamy. Weź wielkiego pasternaka, obierz go i używaj ten obieracz, żeby cienkie zrobić plasterki z tego. Zobacz. I ukroj te plasterki na mniejsze kawałki i będziesz miał takie malutkie plastereczki i fantastycznie to będzie smakowało, kiedy upieczesz to trochę w patelni. Pół cebuli i kiełbasę krakowską. Na małe kawałki. Ją ukroj i włóż tam. Kwaśną kapustę trochę i korzenik. Tam tylko dwóch tych kulków tylko włóż tam i starczy. I grzyby, jakieś dobre grzyby. Te grzyby ja w lesie znalazłem w zeszłym roku i wysuszyłem je i teraz używam, ale jeżeli masz świeże, to oczywiście możesz używać świeże grzyby. I szklankę wody i niech to pomału się gotuje. Kiedy będzie brązowe i kiedy już nie będzie tam wody, to już jest gotowy. I później poczekaj trochę, niech to trochę ustopni się i gotowe. Teraz robimy ciasto na pierożki. Wiem, że niektórzy robią bez jaja, niektórzy wkładają gotowaną wodę do ciasta. Są różne rodzaje ciasta, ale ja mam swoją receptę i bardzo dobrze smakuje. I bardzo są miękkie, ale nie za miękkie. Mają dobrą konsystencję. 3 jajka i jogurt wkładam. Wiem, że w Polsce ogólnie w recepty to pisze, żeby wkładać śmietanę, no taką polską śmietanę fermentowaną, ale ja używam jogurt. Białą mąkę, trochę soli i wiesz co? Trochę tego proszku do pieczenia. To daje lepszą konsystencję, kiedy gotujesz i kiedy w patelni smażysz te pierożki, jeżeli lubisz je smażyć. Włóż troszkę i spróbuj, będzie dobre. No i wpierdol to wszystko do maszyny i niech ta maszyna to kręci się. Jeżeli chcesz rękami robić, to można też zrobić. Jeżeli jesteś silny, masz silne ręce, to rób rękami. Nie wiem, ile tam 15 minut może manualnie, a w maszynie to gdzieś 8 minut. No i na 4 kawałki i pałkiem spałkuj, jak się mówi, wypałkuj. Nie mam pojęcia, jak się mówi. Chyba pałek nazywa się. No. Zrób, żeby było płaskie. I ja używam to na pierożki, taka forma na pierożki. Dużo łatwiej jest robić pierogi. Ale jeżeli nie masz tego, to oczywiście możesz zrobić jak babcia ci robiła chyba. Szklanką tylko wyczyszczaj takie okrągłe kawałki i włóż trochę tej kapusty i tego i zamykaj. Ale ja używam tą formę tutaj. O, takie ładne te pierożki, że mnie wypierdolają w kosmos, oj, zobacz. No i prawie gotowe. Ugotuj wodę, włóż je i idziesz tam 4 minuty gotuj. Spróbuj, włóż jednego najpierw i zobacz, jak długo musisz gotować, żeby był dobry. I później włóż resztę i gotuj tyle minut, co chcesz. I ja robię sos. Włóż trochę masła i niech to masło roztapia się, aż będzie brązowe i będzie pachniało orzeszkami. O ja pierdolę, jak to dobrze pachnie. I wtedy wkładam ocet balsamiczny. Wiem, że to nie jest ogólnie w Polsce, nie używa się ocet balsamiczny ogólnie do pierog, ale spróbuj, bardzo, bardzo dobry ma smak. I trochę tych plasterków pasternaku włożę tutaj, żeby zmięknął trochę, żeby był słodki i dobry. I to tylko będziemy używać, bo ładnie wygląda. Smakuje dobrze, ale też ładnie wygląda.
i nie wkurwiaj się, uspokój się. No, i ja wiem, że ogólnie w Polsce to pierogi słone to się smaży, a pierogi słodkie to ogólnie nie smaży się, się serwuje tylko gotowane. Jeżeli chcesz smażyć, to możesz włożyć tutaj do tego masła i smażyć trochę, ale ja lubię, kiedy nie są smażone. Czasami lubię smażone, czasami nie, ale tym razem robię nie smażone, tylko gotowane. I ten sos polej trochę czarnego pieprzu, ten palstenak i gotowy. Oj, wiesz co, jeżeli zrobisz to jako mężczyzna dla kobiety, to zrobi ci loda. A jeżeli jesteś homoseksualista i mężczyzna, to on ci zrobi loda. Jeżeli jesteś kobietą, to on ci zrobi co chcesz. Nie ma znaczenia, kim jesteś. To jest takie dobre, że ludzie ci będą kochali. O kurwa mać. I wiecie co, jeżeli macie za dużo pieniędzy i chcecie bluzkę kupić, to kupcie. A jeżeli nie macie pieniędzy, to nie kupcie. Bo to będziecie tylko wkurwionie będziecie, jeżeli bluzka i tak nie będziecie używali tą bluzkę.